Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samo mądry. Samoukiem jestem. Uczyłem się obserwując życie, paląc jointy i tak dalej. Sam się uczyłem. I na tym polega cała różnica. Nie potrzebuję książek ani szkoły. Gdybym więcej czytał albo poszedł na studia, to bym zmądrzał, ale też bym umarł. Tak mogło być. Ale mój mózg nie potrzebuje tyle tlenu, bo nie jest cały zapchany. Tylko częściowo go używam i dzięki temu żyję. Dają nam książki, żebyśmy zmądrzeli, biorę i udaję, że czytam, ale nie czytam, bo jeszcze mi się zapełni mózg i umrę. Pierwszy dzień w pracy chciał poszaleć śmieciarą. Tutaj palił gumy. Wypadki się zdarzają, napijesz się, naćpasz, a wypadek i tak by się zdarzył. Ciężarówka wpadła w poślizg. Śmieciarki się tak dziwnie trzęsą i są ciężkie. Pamiętam tylko, jak na coś wpadłem i wóz się zapalił. Nic się nie stało, nie wiem, czemu mnie wyrzucili. Wkurzyli mnie ostro. Szkoda mi ich trochę, ale byli za głupi, żeby przeżyć. Takie rzeczy to normalka w królestwie zwierząt. Głupie szczury, ptaszki przygłupy, opóźnione w rozwoju jeże lądują pod kołami. Selekcja naturalna. Kolesie sami zjebali sprawę, nie nasza wina. Tylko najlepsi mogą przetrwać.